że z jednej rośliny do drugiej rozmawiamy tu, proszę Państwa, mówimy o zajączkach. Zbliżających się świąt Wielkiej Nocy są też elementem naszej kultury. O zajączkach. Zające, zwłaszcza te właśnie młode zajączki, marczaki, one są takim symbolem rodzącego się życia. I wraz z jajkiem wielkanocnym, które też jest symbolem nowego życia, z jakimiś gałązkami wierzby. I właśnie taki zajączek, który kojarzy się z nowym życiem, często przedstawiany jest na ilustracjach wielkanocnych. Właśnie jakaś pisanka, jakieś bazie i mały zajączek, który jeszcze pozostał w naszej kulturze, bardziej w wspomnieniach niż naprawdę w spotkaniach, kojarzy się z wiosną. No i życzymy sobie, żeby myśliwym udało się odbudować po głowie zajęcy, żebyśmy mogli się cieszyć ich widokiem, bo wszedł zając do naszej kultury, do wielu przysłów, powiedzeń, że siedzieć cicho jak zając pod miedzą, czyli gdzieś się tam przywarować, żeby niebezpieczeństwo minęło. Czy jak ktoś złapał zająca, bo ktoś chciał złapać zająca, a zając uciekł, człowiek się przewrócił, więc jak małe dziecko się przewraca, to się mówi, że złapie zająca. Ten zając jest w naszej kulturze, w naszym słownictwie i życzę wszystkim i sobie, żebyśmy częściej mogli je oglądać na naszych polach i lasach. Zborów Tucholskich, Marcin Doliński. Ponad 100 wystawców z kraju i zagranicy brało udział w wielkich targach wielkanocnych, które wczoraj odbyły się w warszawskim Państwowym Muzeum Etnograficznym. Impreza, która jest tak na wiosnę, to Wiocha, Wiocha wystawia się tu w Warszawie. Zainteresowaniem. Oferta była bogata, to m.in. pisanki, palmy, obrusy, koszyczki, wycinanki, a także biżuteria, elementy wystroju wnętrz oraz ceramika, jedzenie regionalne. Katarzyna Ambroziak z Muzeum Etnograficznego powiedziała, że początkowo targi były organizowane w mniejszym kręgu twórców. Były takie troszeczkę tematyczne, na przykład jarmark rzeźbiarzy, czy tylko pisanki i palmy, także stopniowo rozszerzaliśmy ofertę. Na targach swoją twórczość, malarstwo na szkle pokazywała m.in. Janina Walczak-Budzicz z Podhala. Artystka zajmuje się zarówno sakralną, jak i świecką tematyką. Tutaj idą dzieci z mamą, ze święconką do kościoła. Później z kochutkiem tutaj idzie też taki mały chłopczyk, to taki zwyczaj na drugi dzień świąt. Tam na szała się przyszli zbójnicy, prawda, i warzy, wowce, bzyntycy, baca. No a tutaj już są święte, prawda, to jest opłakiwanie pod krzyżem. Trójca Święta i tu Święty Tomasz ze Chrystusem Zmartwychwstałym. Tutaj jest anioł stróż z taką dusycką, w którą ma puścić na świat. No i tutaj Juchasz się żegna ze swoją dziewczyną, bo idzie w góry z owcami. Na kiermaszu można się było zapoznać też ze sztuką użytkową, m.in. z różnych regionów Ukrainy, powiedziała Mirosława Keryk z Ukraińskiego Domu w Warszawie. Staramy się wspierać ukraińskich artystów i wiele z nich robi takie rzeczy użytkowe. Na przykład mamy broszki Sofii Filipczuk ze Lwowa. Ona robi takie piękne, różnorodne, wesołe broszki na każdą okazję. Mamy też lalki motanki. To jest ręcznie robione, haftowane, piękne, dziewiskowe. Także też mamy rzeczy rodziny Alioszki. To jest taka twórcza rodzina pary hipisów, którzy w 70-tych latach pojechali na Wiśnę. Mamy zainstalowany, proszę Państwa, monitoring, są kamery. Łyżki drewniane, robią korale. Naglądamy, co kto idzie, co kto jest. Także witamy, witamy nasze Ligowskie. Wola daleka, za fortem Wola 2-3 przystanki, drzewo Rytniku, bo tam jest... Ja już kolejny raz, koleżanka pierwszy raz. Ja co roku coś kupuję, już kontrolny ob kojarzę. No i przede wszystkim są tu bardzo oryginalne, piękne rzeczy. Dużo twórców ludowych, także... Można kupić coś, czego nie ma w pozostałych sklepach. Koleżanka mnie zachęciła, że są tutaj ciekawe rzeczy. Jestem ciekawa właśnie wycinanek z różnych regionów, bo jestem nauczycielką. Baby ze wsi Durne, one ciekawe są wycinanek, bo one przecież obchodzą święta moherowe, one są w niebo wzięte. Jak mają jajka, pisanki, które jak Muzeum Etnograficzne podpowiada, były znane w starożytnym Egipcie. Rozpocznie się ono w samo południe. O szczegółach Michał Fabisiak. Prawo i Sprawiedliwość się przekonuje, że nowelizacja ustawy wymusza zachowanie pierwszej prezes Sądu Najwyższego, mówi senator PiS Jan Maria Jackowski. Nikt nie przypuszczał, że osoba pełniąca funkcję pierwszego
prezesa sądu najwyższego. No dobrze, przychodzą teraz wiesz, pracownicy do pracy, trzeba sprawdzać tu na monitoringu, czy oni tu tych buteleczek nie wnoszą, ale po tym, że bardzo potem sobie kupują, żeby oni tu nie pili. Polskie nie może sobie pozwolić na to, aby nie, to ja system prawny nie mówię. Działał. No bo i wiesz, słońce świeci, piękny, ale mróz jest, nie? Zgodnie z prawem, pierwsza prezes Sądu Najwyższego powinna zwołać pierwsze posiedzenie KRS, ale do pracy, ale do tej pory tego nie zrobiła. Małgorzata Gierzdorfer przekonuje, że nowa Krajowa Rada Sądownictwa została powołana na podstawie niekonstytucyjnych przepisów, a poza tym nie określają one terminu zwołania pierwszego posiedzenia. W ocenie Jackowskiego działania pierwszej prezes są celowe. Pani sędzia Gierzdorf, dobrze, kochany, dobrze. Ja mam ten telefon odbieram, się sporach politycznych. Odbieram, ja mam 079, mam zawsze. Zabawne, później twierdziła wbrew oczywistym faktom, że nie brała w nich udziału i nie trzymała świeczki, choć cała dobrze. Polska mogła zobaczyć, ja ci coś powiem. Ja przerzuciło mi się te telefony. No i to wskazuje na to, że sprzeniewierzyła się misji bycia sędzią, a więc niezależności, niezawisłości i również apolityczności, ponieważ jest stroną w toczących się sporach. Politycy PiS są przekonani, że Gierzdorf nie zwoła posiedzenie KRS, dlatego trzeba zmienić ustawę. Zdaniem posła PSL Pawła Bejdy pośpiech partii rządzącej jest niepotrzebny. Wcześniej czy później prezes Sądu Najwyższego i tak zwoła pierwsze posiedzenie KRS-u, więc ja w ogóle nie potrafię zrozumieć, po co następne zamieszanie, po co następne wystawianie się na strzały opozycji na jakieś takie komentarze, które nie są przychylne. No, wcześniej czy później i tak doszłoby do tej zmiany w KRS-ie. Pomysł nowelizacji ustawy o KRS krytykuje Platforma Obywatelska. Zdaniem posła PO Marcina Kierwińskiego dokument ten pokazuje, że PiS falandyzuje prawo. Nie wiadomo, czy nie zabiorą, może będą chcieli. Prawo blokuje samowolę PiS-u, to PiS zmienia prawo. I to jest dobrze, widoczne od początku tej kadencji. Ale jest jeszcze inne ciekawsze zjawisko, a mianowicie poziom dyletanctwa i partactwa PiS-u, którzy przed głosowaniem niekonstytucyjnym ustawy, żeby dać sobie nieograniczoną władzę nad KRS-em. Ale nawet to zrobili nieudolnie, bo okazało się, że polska demokracja jest w stanie bronić się przed tego typu zapędami i teraz będą znowu nowelizować ustawę, którą sami przyjęli. Platforma zapowiada, że będzie głosować przeciw temu projektowi, a wszystkie zmiany w KRS określa niekonstytucyjnymi. Nowelizacja ustawy o KRS zakłada, że po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego posiedzenie KRS zwoła prezes Trybunału Konstytucyjnego. Do czasu wyboru nowego przewodniczącego ubrany prowadzić będzie członek sędzia rady wskazany przez prezes TK. Wszystko wskazuje na to, że ustawa zostanie uchwalona w tempie, ja to się więcej dodałem, ale to my jest. A my, proszę Państwa, chcemy jeszcze Państwu zapowiedzieć, że dzisiaj o 7.35 naszym gościem będzie Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Tak dalej. Będziemy mówić o bardzo ważnych rzeczach dla przedsiębiorców, ale nie dużo będziemy mówić o tym, że kto nie musi i jak długo płacić, nie wie o co chodzi, wiesz. Zmiany dotyczących słów konstytucji finansowej, między innymi o tym, że przedsiębiorstwo teraz będzie traktowane jakby był przecież ja mówię, że pijak z pijakiem to się dogada i to bardzo szybko. Pijak z pijakiem się dogada. Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy przełomowe będzie polegało. O tym wszystkim powiemy o 7.35 w rozmowie z minister Jadwigą Emilewicz. Zapraszam na tę rozmowę przedsiębiorców dużych. Tak, tak. Reklama. Chcesz? Dobra. Właśnie patrzę, że coś dzwoni. Dobra. Znowu przybiera na wadze. Wiesz, że można temu zaradzić. Na skutacie, dobrze. Dobrze. On głośno dzwoni, bardzo głośno dzwoni. Stara Lumia, tak, bardzo dobra. Piękne, że do tego i pole, dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego. Nie, on dobrze, bardzo dobrze. Czujesz się przekonana? I pole, kilogramy giną bezpowrotnie. Aflowar. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka sukna. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy mnie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy też szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Polskie Radio 24.
Kaldery, minęła 6.30, czas na informacje dnia. Aleksandra Kozera zapraszam. Władimir Putin, zadowolony z wyników wyborów, wzywa Rosjan do jedności niezależnie od poglądów politycznych. Według niepełnych jeszcze wyników obecny prezydent uzyskał 76,5% głosów. Spotykając się ze swoimi zwolennikami w centrum Moskwy, Putin zapewniał ich, że wszyscy Rosjanie są jedną drużyną. Dziękuję wam za ten rezultat, to wy jesteście naszą wspólną drużyną. Widzę w tym zaufanie i nadzieję. Dziękuję, że mamy taką silną, wielomilionową drużynę. Nas czeka sukces. Głosy zabrali także konkurenci Putina w wyścigu o fotel prezydenta. Zaraz oni będą tam grać komunistycznej wyciągać. Poparło 12 proszę państwa, z mrozu dużo ludzi umarło. Z kolei nacjonalista Władimir Żyrinowski, wsparty przez 5,5% obywateli, stwierdził, że jest rozczarowany wynikami głosowania i skrytykował swoich konkurentów, nazywając ich niepoważnymi kandydatami. Opozycjonistka Ksenia Sobczak, zajmująca czwarte miejsce z poparciem na poziomie 1,5%, wezwała pozostałe ugrupowania opozycyjne do integracji, tak, a Grigorij Jabłoński z partii Jabłko, który zdobył mniej niż 1% poparcia, uznał wybory za nierzeczywiste. Premier Theresa May podziękowała Mateuszowi Morawieckiemu za zdecydowane poparcie w sprawie kryzysu na linii Moskwa-Londyn. Premier Wielkiej Brytanii i Polski rozmawiali przez telefon o niedawnych wydarzeniach w Salisbury, gdzie wraz z córką otruty został były agent rosyjskiego wywiadu przekazujący sekrety wywiadowi brytyjskiemu. Premier Morawiecki wyraził pełną solidarność ze Zjednoczonym Królestwem. No tak, a jak się nie wyrażać solidarność? W Downing Street informuje, że premier May powiedziała polskiemu premierowi, iż mamy do czynienia z szeregiem agresywnych działań ze strony Moskwy. A w komunikacie czytamy też, że obie strony zgodziły się, iż sprawa użycia silnie toksycznej substancji, którą Brytyjczycy zidentyfikowali jako nowiczok wyprodukowany na terenie Rosji, wymaga pełnej determinacji reakcji ze strony Unii Europejskiej i szerszej społeczności międzynarodowej. Komunikat kończy deklaracja. Rozmowy na ten temat będą miały miejsce podczas przyszłotygodniowego posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli. Dodajmy, że w piątek w stolicy Wielkiej Brytanii podobną deklarację o poparciu złożył już szef polskiego MSZ Jacek Czaputowicz. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Za nami druga niedziela z ograniczeniami w handlu. Czynne były tylko małe sklepy, w których za ladą stanęli właściciele. Można się przyzwyczaić do tego, że sklepy są zamknięte, mówili reporterowi mieszkańcy Lublina. Nie przeszkadza mi to, że jest bez handlu niedziela. Zakupy wcześniej zrobione. No, jak trzeba, co trzeba, to tak. Ja też jestem zadowolony. Więcej czasu z rodziną można spędzić. Byłem w kościele, a teraz ze znajomymi będę się spotykał w domu, powiedzmy. Da się żyć. Zakupy zrobione, niedziela jest dla rodziny i dla wiary. Zgodnie z ustawą w tym roku handlowe będą po dwie niedziele w miesiącu, w przyszłym po jednej na miesiąc, a od 2020 roku handlować będzie można tylko w 7 niedziel w roku. Niemiecka skrzypaczka Anne-Sophie Mutter została odznaczona złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Najwyższe odznaczenie państwowe przyznawane w dziedzinie kultury wręczył artystce wicepremier Piotr Gliński. To dla mnie ogromne wyróżnienie, które przepełnia mnie wielką wdzięcznością, mówiła wzruszona Anne-Sophie Mutter. Od pierwszego koncertu, który zagrałam w Polsce jako niemiecka obywatelka, przepełniało mnie ogromne poczucie wstydu i to niezależnie od ciepłego przyjęcia, na które zawsze mogłam liczyć ze strony wielbicieli muzyki w Polsce. Pragnę, by moje koncerty przyczyniły się również do intensyfikowania procesu ozdrowienia i procesu pojednania. Anne-Sophie Mutter doskonale rozumie. Nie wiadomo, czy to Polka, czy to Chinka. Wicepremier Piotr Gliński, dodając, że skrzypaczka jest przyjacielem Polski. Jej działalność właśnie na polu polsko-niemieckich relacji w kulturze, ale nie tylko, jest nie do przecenienia. To są w jakimś sensie zasługi większe niż wielu z nas politycy mogą się zasłużyć w tych kwestiach, bo to jest naprawdę zrozumienie dla polskich losów i dla szczególnej relacji polsko-niemieckiej. Anne-Sophie Mutter to niemiecka skrzypaczka, którą w wieku zaledwie 13 lat Herbert von Karajan zaprosił do gry z prowadzoną przez siebie orkiestrą Filharmonii Berlińskiej. Od ponad 40 lat Mutter stale gości we wszystkich najważniejszych salach koncertowych świata. Jest czterokrotną laureatką Nagrody Grammy. Grammy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Także 24.